Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym polskim czołgom. Dzisiaj kolejny polski drugi tier, ale już nie premium. O TKS-ie filmiki były. Pora teraz skupić się na czołgu drzewkowym drugiego tieru, jakim jest 7TP. Wiele osób, pewnie sporo oczekiwało po 7TP. Przede wszystkim to, że będziemy grali jednak czołgiem troszeczkę z inną wieżą. Powiedzmy, załóżmy sobie to działo. Generalnie, o, większość z nas zna raczej to działo. I nie ukrywam, że czołg ten o wiele ładniej wygląda z tą wieżą i grałoby się zapewne przyjemniej. Natomiast Wargaming dało nam wymaksowany pojazd, który wygląda o właśnie w ten sposób. I powiem szczerze, no niby można grać z wieżą tą wcześniejszą, ale jednak topowa konstrukcja daje nam o wiele większy zasięg widzenia, co na tych tirach ma ogromne znaczenie i przede wszystkim możemy zamontować też topowe działo, które tutaj no naprawdę robi robotę. Oczywiście ktoś powie, dobra, o czym ty gadasz, to są drugie tiery. Tak, ale tak jak już mówiłem wielokrotnie, zamierzam się skupić na polskich czołgach dość konkretnie i każdy czołg, niezależnie od tego, który jest tier, zamierzam ograć i zobaczyć, jakie ma plusy i jakie ma minusy. I teraz tak, skupmy się na samym 7TP. Jeśli chodzi o pancerz czołg, ten praktycznie pancerza nie ma. Pancerz kadłuba 17, 13, 10, 18, 16, 15 to jest tak naprawdę niewiele. Żywotność 190. Moi drodzy, na drugich tierach i na tierach trzecich, bo pamiętajmy, że dwójki rzuca na trójki. No czasami też walczymy z jedynkami. Ale pamiętajmy, że na tierach drugich i trzecich są już artylerie. I niestety artylerie na tierach drugich i trzecich są mocno niezbalansowane. Wargaming, zmieniając arty, gdzieś tam mówił, że chce uniknąć one-shotów, żeby tego nie było i rzadko kiedy coś takiego na wysokich tierach się zdarza. Ale jak jesteście papierem na tierach drugich, to już się zdarzyć może, bo to przerabiałem. Aha, to... No kurwa mać! Serio, dlaczego te arty za tyle biją? No arta na tym tierze mnie za full HP zdejmuje. Na 7TP zdarzyło mi się zejść od arty na hita i zdarzyło mi się też zejść na hita od jakiegoś pojazdu z trollem, chyba brytyjskiego. Teraz nie pamiętam dokładnie którego, więc tak było. No, trzymaj się, Majer. Dobrej nocki. Ale jak? One shot. Więc no trzeba uważać, zwłaszcza przy losowaniach na trzecie tiery. No tamte haubice już są i robią nam straszne kuku. Niestety też artki często nawet za 3/4 hapsów, za większość hapsów bez problemu mnie biły i no niestety nic się na to nie poradzi. Wydaje mi się, że balans poszczególnych artylerii na różnych tierach jest źle zrobiony i to jest do poprawy. Ale kiedy WG się tym zajmie, tego nie wiemy. Na plus na pewno należy zaliczyć depresję armaty. Wynosi ona aż 12 stopni, jest to bardzo mocno odczuwalne. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to gram tutaj ze skupiaczką, wentylacją i lornetą polową standardowo, dlatego że dalej
Mówimy o drugich tierach, więc są trzy mapy i ta lorneta na niektórych sektorach poszczególnych map daje radę. Zasięg widzenia na lolkach ma duże znaczenie i często to my już mając dobrą załogę, a załoga wiecie, jest to ta moja Polska, którą szkolę od początku, no to mając dobrą załogę spotujemy dla naszej drużyny albo też świecimy przeciwników i ich bijemy, a oni nie bardzo wiedzą co się dzieje, więc coś takiego naprawdę się sprawdza. Jeśli chodzi o działo trzeciotierowe, jeżeli tu widzimy parametry penetracji 55 na pocisku zwykłym, 71 na pocisku premium. Bardzo długi czas celowania, niby 2,3 tego aż tak bardzo nie oddaje, ale należy pamiętać, że jest jeszcze coś takiego jak stabilizacja działa i stabilizacja tej armaty jest słaba. Celność 0,4, no to na tych tierach jest raczej coś normalnego. Może być gorzej. Działo, jeżeli skupi się do końca, no to na ogół daje radę, chociaż nieraz na dalsze dystanse tą celność 0,4 faktycznie da się odczuć i można się wnerwić. Szybkostrzelność bardzo dobra, średnie uszkodzenia na minutę 1179 też bardzo, bardzo przyjemne. Tak naprawdę największym problemem jest właśnie skupienie tego działa, ale jak to już zrobicie, no to w krótkim czasie jesteście w stanie ładnie doić przeciwników, strzelacie za średnie uszkodzenia wynoszące 55. Ja oczywiście gram na bogato na tym czołgu, rozkład amunicji pół na pół, chociaż tak naprawdę tych HPC-erów aż tak często nie używałem. Na drugich tierach mamy aż 4 załogantów, to też nie jest takie popularne wśród wielu czołgów niskotierowych, to jeżeli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi tutaj, gram na racjach bojowych, ktoś mówi, gdzie kurna, 100 bitew na racjach bojowych na drugich tierach w dupie się poprzewracało. Tak, ale powiem szczerze, no te 100 bitew ma mi sprawiać przyjemność i granie 7 TP naprawdę dawało mi dużo frajdy. Bawiłem się poza niektórymi jakimiś tam bitwami naprawdę nieźle i uważam, że ta maszyna jest bardzo przyjemna i jest to naprawdę kawał fajnego lolka. Cieszę się, że nasz polski czołg na drugim tierze naprawdę daje sporo, sporo przyjemności. Na 100 bitew zapaliłem się tym 7 TP tylko dwukrotnie, więc wydaje mi się, że można spokojnie jeździć na smalcu. Dlaczego zdecydowałem się na zamontowanie tych racji bojowych? Właśnie ze względu na słabą stabilizację i dość długi czas celowania właśnie połączony z tą słabą stabilizacją. No te racje bojowe troszeczkę pomagają, oczywiście nie powodują, że nagle skupiamy się super szybko, ale na pewno jest to zauważalne. Inne parametry na tych tierach oczywiście też się zwiększają, też te umiejętności załogi się poprawia, co no przy graczach początkujących czy graczach z bardzo słabymi załogami ma też duże znaczenie. Więc tak jak dla mnie, mobilność przyzwoita. Mamy tutaj 35 km na godzinę. Oczywiście chciałoby się, żeby on jeździł szybciej, ale nie ma co narzekać. Tutaj depresja w połączeniu z naprawdę dobrym działem robi w tym czołgu robotę i potrafi dać dużo przyjemności. Oczywiście jak zauważymy, wieża jest przechylona, znaczy przesunięta lekko do strony lewej, co powoduje, że łatwiej nam się gra, jeżeli murek, powiedzmy, skrapujemy się do murku z tej strony, bo wtedy możemy wystawić troszkę boku zwierzy. Gorzej o wiele, jeżeli murek, tak dobrze patrzę, tak, jeżeli murek jest z tej strony i musimy wystawiać część tego czołgu, żeby móc oddać strzał, więc należy gdzieś tam dopasowywać swoje ustawienie do konstrukcji pojazdu i szukać takich miejsc na mapie, które nam to ułatwią. No i cóż, to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o moje przemyślenia. Bardzo, bardzo fajna zabaweczka. Cieszę się, że dane byłoby nią pograć. Bitew troszeczkę mam Wam do pokazania, no bo jednak podczas tych 100 potyczek coś tam tych masterek się nawijało. Zobaczymy ile tego jest, czy podzielę to na jeden odcinek, czy też na dwa odcinki. W każdym razie, jeśli chodzi o pogadankę z garażu, to tyle i zapraszam do bitew. Jesteśmy w bitwie. Moi drodzy, tak jak przejrzałem powtóreczki, które gdzieś tam sobie podkładałem, to wydaje mi się, że najrozsądniej będzie zrobić właśnie dwa filmy z 7 TP. Ten, który teraz oglądacie z omówieniem i kilkoma przykładowymi bitwami zapewne będzie dłuższy. A takie perełki, jeśli chodzi o te bitwy podczas grania challenge'u na 7 TP, odłożyłem na kolejny odcinek. Tam zobaczycie dwa naprawdę dobre wyniki uszkodzeń, jak na drugi tier, oraz jedną bitwę z no dość długą i emocjonującą, jak na lolki, więc też zachęcam Was już i zapraszam na kolejny film, który z 7 TP się pojawi.
Natomiast no tutaj już jedziemy, mapa klasztor, oczywiście wiemy jakie mapy są na tych tierach. Kto nie oglądał wcześniejszych materiałów, to przypominam, klasztor, Himmelsdorf i kopalnie. Po dość dużej ilości bitew, jaką rozegrałem w ostatnim czasie na niskich tierach, opracowałem sobie pewne jakieś tam zagrania na tych mapach, które na ogół się sprawdzają. Mówiąc na ogół, mam na myśli to, że no, czasami po prostu to nie wypali, ale to dlatego, że niskie tiery są bardzo nieprzewidywalne, jeśli chodzi o rozjazd. Ja zdecydowałem się na pojechanie linią 7-8-9, tam gdzie stałem przy lornetce jestem w stanie wyświecić czasami czołgi stojące na linii 8-9, ale musicie uważać, żeby nie dostać ostrzału, jeżeli wróg zajmie tę pozycję na klasztorze, którą zajął nasz, w tym przypadku 10 TP. Mamy 3-3, ja pierwsze tutaj oddałem strzały w T-45. Mówiłem wam o bardzo dobrym DPM-ie i o dobrej penetracji działa, jeśli chodzi o 7 TP. I tutaj należy to docenić, dlatego że na przykład następca, trzeci tier, o którym jeszcze nie grałem, ale kiedy nagrywam ten film, kiedy go szykowałem już i patrzyłem, co on tam ciekawego u siebie ma, no to trzeci tier ma zarówno słabszy, znaczy trzeci tier ma słabszy DPM, to jest pierwsza rzecz, więc już jest trochę dziwne, że na trójce mamy gorszy DPM niż na dwójce. I penetracja armaty tutaj jest 55-71, a tam jest chyba 55-76, więc te penetracje nie są dużo większe. Mimo, że mamy tier wyżej, więc tym bardziej należy docenić właściwości działa topowego na 7 TP. Widzicie, mam uszkodzony silnik, no ale niestety zestaw naprawczy odnowi się dopiero za 30 sekund. Zdziwiłem się też, że następca naszej maszynki, którą dzisiaj wam prezentuję, również ma 4 załogantów. Wydawać by się mogło, że skoro 4 załogantów ma 7 TP, to 10 TP, który jest dużo dłuższy, jest naprawdę sporym czołgiem, mógłby mieć tych załogantów aż 6, a tak nie jest, ma 4 załogantów, natomiast nie są to, z tego co kojarzę, ci sami załoganci, bo do 10 TP musiałem przygotować radiooperatora. No więc niestety na pewno nie wpływa to na komfort przerzucania załogi, ale wiemy, że w WOT-cie takie rzeczy się zdarzają i do pewnego momentu bywa to dość męczące. 7 do 7 teraz próbuję wyjeżdżać tutaj i strzelać na nie w pełni skupionym dziale. Ktoś powie, no zaraz, ale kazałeś skupiać do końca. Owszem, no ale są takie sytuacje, kiedy możemy zagrać na RNG, tak? Kiedy to my się będziemy gibać, przeciwnik będzie chciał w nas strzelić, czy będzie kombinował, żeby w nas trafić, a my jednak tym ruszaniem się mu trochę przeszkodzimy. No i jeżeli RNG w danej bitwie nam pomoże, no to te strzały z biodra czasami wejdą. Zdarzają się potyczki, kiedy nic nie wejdzie, no bo wiemy jak system losowych liczb działa w tym tytule. Mam 4 fragi, 409 uszkodzeń zrobionych, 10 do 7 prowadzimy. Teraz sobie skracam tutaj w stronę bazy wroga. Widzimy na minimapie, że przeciwnicy znajdowali się na linii 1-2. Jest marder, marderek mnie nie widzi, więc sobie w niego strzelam. Okazało się, że nie był na awku, dopiero teraz mnie wyspotował, ale już zobaczcie, jak szybko go obiłem. I teraz dużo szczęścia, bo ten marder mógłby mnie prawdopodobnie dobić, ale nie trafił. Widzieliście, jak w krótkim czasie przeciwnicy są no, pozbywani HP-ków. Przypominam, to jest około 1200 DPM-u, a czołgi na tym tierze mają około 200 hubsów, więc naprawdę 7 TP jest niezłym mordercą, jeśli tylko, a jeśli ktoś was w ogóle ignoruje, tak, i kogoś obijacie, on nie ucieka, nie reaguje, to momentalnie jesteście w stanie takiego delikwenta z HP-ków wydoić. 12 do 8, czekam, czy pojawi się jakiś przeciwnik, ja mam 5 fragów na koncie, na razie nikt tutaj nie przyjeżdża, więc będę chciał wjechać do kapa. 13 do 9. Stoję sobie w kółeczku, licząc na to, że 7 TP będzie chciał zdekapować, że wyjedzie, pokaże się i go dobije i zrobię top guna. Co z tego wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy. Drugi 7 TP stoi bliżej przeciwnika. No i jest wyczekiwanie. Presja kapa oczywiście założona. Naszych drużynowych nie widać. Krystian na 7 TP został wyspotowany, momentalnie wyparował. Ja wygrywam bitwę, robię top guna. Zerknijmy na screeny.
A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, a była to moja pierwsza masterka, więc bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. 608 uszkodzeń własnych, 76 uszkodzeń po asyście i Top Gun dało to 775 punktów bazowego expa, co na masterkę tego dnia wystarczyło. Miałem drugi wynik pod względem uszkodzeń. 20 strzałów oddanych, 15 trafionych, 14 z penetracją. Pokonany dystans 1,68 km. Wiadomo, że no przez jazdę na racjach bojowych często będę w plecy. Jeśli chodzi o kredyty, expa ze wszystkimi bonusami wpadło 1163. Druga bitewka, którą Wam chcę zaprezentować, miała miejsce na mapie Himmelsdorf. Losowania też na trójeczki. No i tak jak mówiłem, lecę w obszar, gdzie będę mógł wykorzystać lornetkę, czyli na linię 1, 2, 3. Tutaj możemy czasami się oszukać, bo jeżeli przeciwnik miał dobrego respa, jest dość mobilny, no to też zdarzają się wrogowie, którzy wożą lornetki i nieraz oni wyspotują też Was. Nieraz jest taka sytuacja, że sobie stoicie, jak przeciwnik ma słabą załogę, strzelacie stąd i Was nie wyświecą. Więc no bywa z tym różnie. Nie ma reguły. Jak widzicie, na razie czekam, licząc na to, że jakiś przeciwnik jeszcze przyjedzie. Oczywiście z tymi rozjazdami też bywa różnie. Czasami przyjeżdża tutaj dużo przeciwników, czasami nie ma nikogo. Przejechała wroga artyleria. Bardzo zła poprawka. Nie zwróciłem w ogóle uwagi, że tam jest kubka gruzu, która przeszkodzi mi w strzale, ale za to zobaczcie, jak BT2 zaskoczyła nas tutaj wszystkich. YOLO Rush w wykonaniu tego gracza. No zdarzają się takie akcje, że ktoś jedzie na wariata. Ja sam pamiętam, zresztą wspominałem to o tym jakiś czas temu, jak grałem jeszcze czołgiem lekkim, jakim jest T-50, bo gdzieś przeczytałem, że czołgiem lekkim to trzeba spotować i wyświecić jak najwięcej przeciwników. Tylko że cholera, nikt wtedy nie wyjaśniał i nie tłumaczył, bo to były czasy internetów, jeśli chodzi o WOTA, że sensownych poradników było niewiele, zanim człowiek taki odnalazł, to gdzieś tam informacje, jakie były, czy na YouTubach były na tyle szczątkowe, czy mało tak naprawdę profesjonalne, że człowiek coś tam usłyszał, myślał, że tak należy robić i było, że czołgiem lekkim to trzeba jechać, wyspotować jak najwięcej przeciwników. No, tylko że nie dodali, że należy żyć cały czas, żeby raczej cały czas te czołgi spotować. I taki Pandet, jak i wiele innych graczy na lightach myślało, że po prostu trzeba jechać na YOLO, byle szybciej. Jak wyświecimy wszystkie czołgi, to już pomagamy drużynie, bo pokazujemy im, gdzie są przeciwnicy. Nieważne, że giniemy w przeciągu pierwszych kilkudziesięciu sekund, ale ja byłem dumny, bo wyspotowałem wrogów dla mojej drużyny. No, więc takie zagrania też mnie nie dziwią, sam robiłem podobnie, chociaż obecnie jest o wiele łatwiej moim zdaniem zaczynać. Nie chodzi już o to, że Wargaming zmienił mocno grę, ale na pewno jest dużo więcej wartościowego kontentu na YouTubie, w internecie, z którego można tak naprawdę się uczyć. Ale kto zaczynał kiedyś w WOTA, mniej więcej w latach jak i ja, ten zapewne wie, o czym mówię i gdzieś tam pewnie teraz się uśmiechnął, bo pewnie lightem grał podobnie. 7 do 7, taki mamy wynik bitwy, 3 fragi zrobione, 493 punkty uszkodzeń na moim koncie. Teraz 8 do 7, nasza drużyna prowadzi, skracamy teraz dystans, żeby zamknąć tutaj wrogów. 11 do 8, szukam przestrzału na przeciwników od boku, mamy tutaj M2 Lighta, który dość mocno mnie troluje, ja jeszcze też dość nieudolnie strzelam, ale w końcu po 100 tysiącach prób udaje mi się raz go trafić, znowu nie trafię. No patologia, jeśli chodzi o to strzelanie do M2 Lighta, ja cię kręcę, co ja robiłem. Zostają dwie pestki zwykłe i teraz cyk, dziękuję, w końcu M2 Light posłany do garażu. 4 fragi, 631 uszkodzeń zrobionych. Na szczęście dużo hapeków mi zostało, wyjeżdżam, jest Igo Chiro odwrócony do mnie tyłem, skupiam działko praktycznie do końca, wygrywamy 15 do 9 i zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna masterka, tutaj 709 uszkodzeń zrobionych, 5 fragów, 790 punktów bazowego expa, czyli więcej niż na pierwszą masterkę, 30 strzałów oddanych, 20 trafionych, 15 z penetracją, mały dystans, nawet kilometra nie przejechałem, bo bitwa była bardzo szybka, zobaczcie, 3 minuty 42 sekundy, expa za nią wpadło 2370, lecimy dalej. Kolejna bitewka na Himmelsdorfie, tym razem losowanie już na dwójeczki, zaczynamy z innego kapa w Plutonie, jestem z Kulerem, który pomyka sobie tetrarchem.
Tak jak mówiłem wam z drugiej strony linię, że jeżdżę na linii 1, 2, 3, z tej strony robię dokładnie to samo, chociaż tu jest, tutaj mam troszkę inną osłonę, no bo są, jest gruz, ale wieżę mam nie po tej stronie, co trzeba, więc tak jak mówiłem, więcej zachodu jest, żeby się schować. Taktyka ta sama, podjeżdżam tak, żeby móc użyć lornetki. Jak widzicie, wyspotowałem 7 TP, oberwał pierwszy raz za darmo, drugi raz oberwał dopiero, trzeci raz oberwał, zobaczcie, do tej pory się nie wyspotowałem. Czwarty raz wydoiłem całego 7 TP bardzo szybko dzięki fantastycznemu DPM-owi. Tutaj przeciwnik miał pewnie bardzo słabą załogę, więc nie był w stanie mnie wyświecić ze względu na to, że no tutaj jest konkretna załoga u mnie. Bija, kamo, do tego racje bojowe, jeszcze miałem lornetkę, więc są obszary nawet na takich mapach jak Himmelsdorf, gdzie lornetka naprawdę daje dużą przewagę. Zresztą odkąd pamiętam, to niskie tiery bazowały na tym właśnie, na kamuflażu i na zasięgu widzenia, dlatego też mapy takie jak Prochorowka czy Malinowka, które kiedyś były na niskich tierach, czy nawet Prowincja kiedyś, no tam gracze bardziej doświadczeni, gracze, którzy już mieli troszeczkę lepsze załogi, gracze właśnie wiedzący jak używać siatki, lornetki, no potrafili robić niezłe wyniki na tak zwanych newbie, tak, czyli na osobach, które dopiero w grę wchodziły. Więc to była jedna, to był jeden z powodów, dla których Wargaming zdecydował się te mapy z najniższych tierów usunąć. I ja szczerze mówiąc nie jestem zwolennikiem usuwania jakichkolwiek map, bo każdy z nas kiedyś zaczynał, każdy z nas był kiedyś, zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o tych latach, około roku 2011-2012, każdy z nas był kiedyś mięsem armatnim dla przeciwników i jednak wymagało to pewnego nauki, pewnego myślenia czy pewnych zachowań podczas bitwy. Teraz Wargaming ułatwia trochę granie na niskich tierach, żeby gdzieś tam w tę grę się wdrożyć, ale jednocześnie powoduje to, że kiedy idziemy na wyższe tiery i dochodzą nowe mapy, no to znowu jesteśmy zamotani na tych wyższych tierach, więc tak czy siak swoje trzeba zapłacić za niewiedzę. Myślę, że jedyne wytłumaczenie to jest takie, że po prostu część graczy zniechęcała się do tytułu, jakim jest World of Tanks, no bo przy takiej mechanice ginęliśmy często, nie wiedząc dlaczego, nie wiedząc od kogo. Sam też wnerwiałem się nieraz na tę grę, więc wiem, o czym mówię. 7 do 5 prowadzimy, ja zrobiłem 5 fragów, 648 uszkodzeń, ale pozbyłem się praktycznie całych HP-ków. Czekam jeszcze teraz na odnowienie apteczki. Mamy przed sobą pancera 35T, tutaj używałem amunicji premium. Już za chwileczkę, już za momencik, o właśnie teraz będę mógł uleczyć kierowcę. Zrobiłem to. Kulerek Tetrarchem stara się grać o dziwo na podzamkowej, ja teraz obijam M1441, no ten czołg w wielu bitwach sprawiał mi problemy ze względu na wieżę, która nieraz odbijała, więc dlatego używam amunicji premium, jak widzicie staram się tutaj jeszcze gdzieś tam oddawać strzały na ślepo, lubię to robić, 7 TP. Ma sporo amunicji, więc możemy sobie na takie strzały jak najbardziej pozwalać. Decyduję się teraz na powrót do bazy. Kulerek musi nam ogarnąć się z TKS-em. Widać po minimapie, że zaraz przeciwnicy wjadą nam do bazy. Niestety sytuacja była troszeczkę nerwowa. Zastanawiałem się, czy mój plutonowy da radę z tym TKS-em. Ponieważ miał niewiele hapsów, na szczęście bardzo ładnie sobie poradził. Ja mam 760 uszkodzeń własnych, 6 pocisków zwykłych. Niestety nie mam HP-ków, więc muszę bardzo uważać. Teraz T7 Combat Car ignoruje mnie. No niestety celność 0,4 dała o sobie znać. Za drugim strzałem już się poprawiłem. Wszystkie czołgi, tak jak T7 Combat Car, Mark 6C, wszystkie karabinki czy haubice, to są śmiertelni przeciwnicy naszego 7 TP, bo przypominam, on nie ma pancerza, więc no, doją nas szybko i jak chcą, albo robią nam duże boom. 12 do 9, teraz czekałem, czy ktoś z drużynowych wyspotuje przeciwników. Puszczam tego szwedzkiego TDK przodem, dlatego że on ma pewien zapas hapsów, właściwie jest full HP, ja nie mogę sobie pozwolić na rozpoznanie ryjem, bo po prostu zginę. 13 do 10, kapuje, dwa nasze czołgi kapują bazę, ale musimy zdekapować chociaż raz, żeby nie było tutaj remisu. Cooler wyspotował tego Type'a B, poświęcił swoje HP-ki. Ja teraz wyjeżdżam, cyk, dziękuję, dekap. I uszkodzenia po asyście jeszcze za to wpadły, bo ten szwedzki coś tam strzelił. Zrobiłem 7 fraga, jest 14 do 11. 789 uszkodzeń własnych, 86 uszkodzeń po asyście.
i 7 fragów. Nasze czołgi dalej kapują bazę wroga. Nie widać, by ten M1441 chciał zjechać, zdekapować, więc starałem się tutaj liczyć na to, że może jakimś cudem będzie chciał wrócić do swojej bazy, ale też, znaczy do naszej bazy przyjechać, bo czasami ludzie tak grają, ale tego nie było, więc wygraliśmy przez kapa. Zerknijmy na wyniki końcowe. A screeny końcowe wyglądają następująco. Tutaj również mastereczka, do tego Top Gun i obrońca. 844 uszkodzenia własne. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już bardzo przyjemny wynik, jeśli chodzi o drugie tiery. 7 fragów. Dało to łącznie 877 punktów bazowego expa, czyli do tej pory z tych bitewek, które Wam zaprezentowałem, najlepszy wynik expa na 7 TP. Ale tak jak mówię, czekajcie na jeszcze jeden odcinek. 32 strzały oddane, 20 trafione, 19 z penetracją, pokonany dystans 1,42 km, expa ze wszystkimi bonusami wpadło 1316, bitwa trwała troszeczkę ponad 5 minut. Ostatnia bitewka z kategorii szybkich na dzisiaj, jeśli chodzi o 7 TP, po raz kolejny Himmelsdorf, tutaj mamy dwójeczki, dwie wrogie arty, dalej w plutonie z Kulerkiem, który pogrywa Tetrarchem, no i podobne zagranie, tak jak już Wam pokazywałem. Myślę, że tą bitwą będzie można zamknąć dzisiejszy odcinek. Standardowo podjazd akurat z tej strony. Z tej strony właśnie to umiejscowienie wieży pozwala nam na troszeczkę lepszą grę. T2 Medium jedzie na YOLO. No takich graczy też się tutaj spotyka. Czasami są oni użyteczni jako wabiki. No ale póki co widzicie sobie tutaj, czekam i po raz kolejny znowu z tej strony, jak bitwę Wam pokazuję, nikt nie chce wyjechać do obijania, więc przestawiamy się. Nie jestem sam na linii 2, jedzie ze mną całkiem pokaźna grupa. Cooler tym razem wybrał walkę na górce. Znowu nie ma na nic przestrzału, więc skracamy powoli dystans. Czekamy, czy ktoś się wyspotuje. Oczywiście nie jadę pierwszy, więc mam szansę oszczędzić trochę hapsów. Liczę na to, że nie ja będę w razie czego pierwszy przyjmował. Ale zabrakło tutaj już teraz... Kurna, dopiero teraz zauważyłem w powtórce, że ten koleś się wyłożył. Ja pierdzielę, go kompletnie nie zauważyłem jadąc. Jaka skucha w tej bitwie, ja go powinienem pomóc go tu przepchnąć, on się wyłożył. Kurde, przepraszam. Ale jaja. 4-0 prowadzimy. A ja go tak bezczelnie minąłem. No ale wiecie, jak się prowadzi streama, muzyka, czat, ja często patrzę na czat i nieraz można nie zauważyć. Na przykład tak jak teraz, nawet wjechałem w beczkę, znaczy w cysternę. No zdarza się, no ja dość intensywnie na czat patrzę, przez co nieraz się wypierdzielę, odwalę jakąś głupią akcję, ale uważam, że po to są te streamy, żeby mieć jak największy kontakt z widzami. No i więc wiadomo, że czasami trzeba się skupić na bitwie i są też takie sytuacje, kiedy na ten czat zerka mniej. Ale tutaj widzę, że dość dużo patrzenia na czat było. Kulerek niestety szybko wyparował, dlatego ja przestałem grać heala. Mamy teraz dwie arty. Wyjeżdżam tutaj, duże ryzyko, ale udało mi się ją załatwić. Teraz kolejny kupomiot. Wycofuję się. Chciałem teraz we fragment tej artylerii trafić, żeby utrudnić jej strzelanie we mnie. Dobita 7-2. Na szczęście chyba temu koledze, którego ja nie zauważyłem, ktoś tam w końcu pomógł. 3 fragi na moim koncie. Wiadomo, Cooler się wyłożył. Muszę tutaj ratować teraz sytuację. Teraz strzał w T2 Lighta. Przyjąłem i zginął kierowca. Kierowca dość często pada w 7 TP. Musicie mieć tego świadomość. Nie wiem, jak on tam dokładnie jest umiejscowiony, a może go po prostu chłopaki nie lubią i wystawiają go na pancerz przedni. M14, żeby robił zawarstwówkę ewentualnie. M14 teraz poobrywało, 12-2, 13-2, czyli bardzo jednostronna bitwa. Mamy tutaj jeszcze pancerka dwójkę. Straciłem celowniczego, wolę ulepszyć celowniczego niż kierowcę, bo jednak tutaj już za bardzo jeździć nie będę. A lepsza celność w walce z tą pancer dwójką mi się zdecydowanie przyda. Obijamy, dobijamy. Robię kolejnego Top Guna na 7 TP. Wygrywamy 15-2 i zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Tutaj wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, medal paskudnika, czy tam paskuciego, czy tam onkologa. Jak kto woli, tak kto woli. Top Gun.
637 uszkodzeń, 6 fragów dało 808 punktów bazowego expa, czyli kolejny wynik powyżej 800 punkcików bazowego expa. Kulerek tam miał mimo szybkiej śmierci tak ładny wynik uszkodzeń, w sensie no, na trzecim miejscu był. 22 strzały oddane, 17 trafionych, 15 z penetracją, pokonany dystans, kilometr, no i króciutka bitwa, jak to dość często na tych tierach bywa. 1212 expa ze wszystkimi bonusami. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o pierwszy filmik na temat 7TP. Bardzo, bardzo uważam fajna zabaweczka. Polecam sobie nim pograć, jeżeli tego nie robiliście. No i cóż, zachęcam już dzisiaj do kolejnego materiału. Tam Wam zaprezentuję lepsze bitewki, na pewno dwie z bardzo przyzwoitym wynikiem uszkodzeń i jedną wydaje mi się również ciekawą i długą jak na lolki, więc zapraszam. Jeżeli możecie, to pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, o komentarzach, bo są to rzeczy, które wpływają na zasięgi filmów, a chcemy docierać do szerokiego grona odbiorców, chcemy, żeby ten kanał się rozwijał, więc pomóżcie nam w tym, nie zapominajcie, polecajcie znajomym też, jeżeli możecie, a jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zostawcie subika. Ja na dzisiaj się już z Wami żegnam, dziękuję za spędzenie ze mną wspólnie czasu, zachęcam również do innych playlist na kanale, nie tylko z gry World of Tanks, może coś Wam wpadnie w oko. I do następnego, trzymajcie się. Cześć!